Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl/sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Historii Arturiańskich, a dzisiaj chciałbym omówić kolejny film historyczny, który ukazał się niedawno w naszych kinach. Film Pawła Maślony Kos, który z tego co widziałem w opisach opowiada pewną historię związaną z insurekcją kościuszkowską i Tadeuszem Kościuszko. I moim i Państwa gościem jest Michał Rastaszański, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Witam cię serdecznie, Michał. Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo mi miło. Tak, no właśnie myśmy tutaj jeszcze przed rozmową naszą, przed jakby włączeniem jeszcze tutaj nagrywania, no właśnie rozmawialiśmy, bo ty przede wszystkim swoim jakby pracy doktorskiej zajmujesz się reformami wojskowymi w Stanach Zjednoczonych i Rzeczpospolitej u schyłku XVIII wieku. Ale ten epizod amerykańskiej kościuszki też gdzieś tam jest, jak rozumiem, obecny w twoich badaniach. Tak, znaczy tak w dużym skrócie i może uproszczeniu wyjaśniając, czym się zajmuję. Ten mój temat trochę musiał ulec, no jak to doktorat, trochę skróceniu i bardziej się skupiłem na wątku amerykańskim. Zajmuję się reformą milicji, czy właściwie koncepcjami obrony Stanów Zjednoczonych, właśnie milicją w koncepcjach obrony Stanów Zjednoczonych po wojnie o niepodległość i te koncepcje badam aż do wojny amerykańsko-brytyjskiej 1812 roku. I w ramach śledzenia tych koncepcji obrony i milicji w ramach tego się oczywiście też wiążą się przede wszystkim plany reform, czy to jak ojcowie założyciele w ogóle widzieli miejsce obywatelskiej siły zbrojnej, czy tych milicji stanowych właśnie w ustroju amerykańskim, bo to podkreślano, że tam ma być ten fundament wolności, to ma być ta siła, która ma bronić i przed wrogiem zewnętrznym i też wewnętrznym, przed ewentualną tyranią ze strony prezydenta. No i też te wszystkie projekty, koncepcje staram się odnieść do tego, co się działo w Europie w ramach podobnych projektów. No i w ramach tego uwzględniam oczywiście też wątek polski, który jest ważny. No Kościuszko jest tutaj niezwykle istotny ze względu na to, że on bierze udział w amerykańskiej rewolucji, a później wraca do Rzeczypospolitej i jest wielkim zwolennikiem idei milicji, idei obywatelskiej siły zbrojnej. Tak w dużym uproszczeniu, bo pod tą nazwą się kryje bardzo wiele rzeczy, to jest takie obywatelska siła zbrojna, to jest taka idea epoki oświecenia, która zakłada powszechną służbę wojskową. To jest mniej więcej to, co wszystko to łączy, czy pobór powszechny we Francji, czy właśnie te milicje amerykańskie, czy właśnie w przypadku powstania kościuszkowskiego też i milicje i pospolite ruszenie. No ale to jest mniej więcej to, że każdy obywatel powinien służyć w wojsku. No i w ramach tej formy, jak on powinien służyć, to już było dużo różnych koncepcji. W dużej ta idea właśnie tej obywatelskiej siły stała w opozycji do dotychczasowej dotychczasowego sposobu prowadzenia wojny, czyli tak zwanych armii zaciężnych czy armii zawodowych, czyli po prostu armii, które monarchowie utrzymywali, które po prostu istniały jako taka klasyczna struktura i one miały z reguły bardzo
złe filozofowie oświeceniowi z reguły utożsamiali je z czymś złym, z zepsuciem moralnym, z tego powodu, że, no, że po pierwsze armie monarchiczne, jak to nazywano, je wcześniej, no, po pierwsze były narzędziem tyranii, jak to określano. Po drugie, te armie zawodowe były odseparowane od społeczeństwa, ponieważ żołnierze z reguły byli skoszarowani albo byli w czasie kampanii, byli no, poza społeczeństwem, więc też tracili, akurat w Anglii to podkreślano, tracili ten pierwiastek obywatelskości. No i też wskazywano, że no, brak tego połączenia właśnie zwykłego żołnierza, szeregowca z tą ideą obywatela. Czyli no to, na co u nas w ramach też, czy to reform Sejmu Czteroletniego, czy już później zwracano uwagę, żeby właśnie dać jakąś motywację chłopu, żeby bronił tej ojczyzny. I ten, kiedy Kościuszko wraca do kraju, właśnie on jest zainspirowany tą ideą obywatelskiej siły zbrojnej z Ameryki, gdzie on widział te pospolite ruszenie milicji stanowych. Oczywiście poza tymi milicjami stanowymi też była armia kontynentalna, ale Kościuszko uważał, że, no, że podobnie jak w przypadku amerykańskiej rewolucji, że tutaj również bez powszechnego wsparcia czy to właśnie obrony, wojny w obronie konstytucji, czy tego powstania, to się nie uda, jeżeli nie będzie właśnie tak, jak w przypadku wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. No i takich koncepcji właśnie powszechnej siły obywateli, którzy mają bronić kraju, pojawiało się w Europie dość sporo, czy to właśnie w czasie rewolucji francuskiej, gdzie też pojawia się dekret o pospolitym ruszeniu w czasie wojen rewolucyjnych, czy w Niderlandach, gdzie też jest spora inspiracja w czasie tak zwanej rewolucji patriotów, gdzie też się rewolucjoniści inspirują milicjami. Więc tego pojawia się naprawdę dużo wśród bardziej postępowej strony oświecenia. No i te wszystkie koncepcje, no tak jak powiedziałem, można połączyć z tym, że od pewnego momentu myśl oświeceniowa łączy służbę wojskową z byciem obywatelem i w przeciwieństwie do tego, na przykład do armii pruskiej, gdzie ten żołnierz był no, trochę traktowany jak taki no, żywy surowiec, gdzie się z nim tak naprawdę nie liczono, dyscyplina była ciężka, on też był brany w ramach służby wojskowej na bardzo wiele lat i no, już nie mówiąc o tym, że no, nie utożsamiano go z obywatelem, no to oczywiście mówię o takich zwykłych szeregowcach, którzy byli brani z poboru, więc no tak jak być może aż za bardzo się rozgadałem w tym wypadku, ale no tak pokrótce to, co chciałem powiedzieć, no to ten wątek Kościuszki jest bardzo ważny w moim przypadku. Tak, ale właśnie jak wspomniałeś o milicji, to mam takie wrażenie, że my dzisiaj mamy trochę chyba wypaczony w ogóle obraz tego słowa, prawda? Przez... Tak, znaczy w dużym, to jest ogólnie w przypadku naszym, znaczy w XVIII wieku to też jest interesujące, że słowo pospolitak, czyli członek pospolitego ruszenia, milicjant, było często traktowane na przykład wymiennie i pod tym słowem milicjant też, no tak jak dzisiaj się oczywiście też kojarzymy właśnie z powodu doświadczeń dwudziestowiecznych, to z innych powodów, ale no wtedy akurat no w przypadku tych milicji w dużym skrócie z reguły w przypadku milicji amerykańskich, no to milicje amerykańskie to była
No, milicjantami byli obywatele amerykańscy, którzy w razie zagrożenia po prostu chwytali za broń. Już po amerykańskiej rewolucji to było uregulowane specjalną ustawą milicyjną. Oni byli wzywani na kilka miesięcy pod broń, ewentualnie czasami też dłużej. I no, okresowo można powiedzieć służyli pod pewnymi ograniczeniami. No i oczywiście też do tego dochodziły mniej lub bardziej częstsze szkolenia wojskowe. Z biegiem czasu ich było coraz mniej, tak naprawdę w pewnym momencie to już były tylko takie parady, gdzie to była bardziej okazja do dobrej zabawy niż jakichś ćwiczeń. No, a w przypadku Rzeczypospolitej u nas te koncepcje milicji, czyli tej takiej terytorialnej siły zbrojnej, gdzie po prostu obywatele muszą okresowo, czy to bronić ojczyzny, czy odbyć jakieś szkolenie, to zaczęto to utożsamiać z czymś starszym, czyli no właśnie z tym naszym pospolitym ruszeniem, z tą już naszą dawną ideą. No i pod tą ideą się kryło tak naprawdę wiele rzeczy, w zależności czy się spojrzy do Rousseau, czy do Kołłątaja, czy do Kościuszki, to każdy rozumiał pod tym coś innego. Tak, wiesz co, bo tak ciągnę ten temat, chociaż mamy tutaj przede wszystkim omawiać gdzieś tam ten film, ale jeszcze jedno pytanie. Czy Kościuszko był takim razie milicjantem? Znaczy, jeżeli pytasz o wojnę o niepodległość, to Stanów Zjednoczonych to nie był. On był w armii kontynentalnej, był żołnierzem, nazwijmy to, zawodowym. W przypadku insurekcji chyba nie można tego tak nazwać. Raczej to jest, no na pewno, znaczy jeżeli spojrzymy na prawo powstańcze, no to to nie, ponieważ no, prawo precyzowało powstańcze w czasie insurekcji kościuszkowskiej, kto był milicjantem, kto należał do pospolitego ruszenia. Zresztą to też jest bardzo zawiłe i też no, często historiografia to traktuje wymiennie, mimo że tak naprawdę to nie jest do końca wymienne. To w książce też Koweckiego o pospolitym ruszeniu za czasów insurekcji kościuszkowskiej to było, on to dobrze wyjaśnia, jak bardzo to było skomplikowane, ale no Kościuszko no, raczej milicjantem nie był, chociaż zwolennikiem milicji na pewno był. No właśnie, w twoich badaniach ten Kościuszko gdzieś tam się pojawia. No i nagle, słuchaj, jest taka sytuacja, że pojawia się film pod tytułem KOS, gdzie jest on anonsowany jako historia o Tadeuszu Kościuszce. I rozumiem, że widziałeś ten film, tak? I jakie masz wrażenia w ogóle z tego seansu? Co myślisz o tym filmie? W jednym zdaniu powiem tak, że mi się podobał, jeżeli chodzi o porównaniu do polskich filmów historycznych, no to jest na pewno spory progres pod tym kątem. Ja też lubię westerny i Tarantino, a ten film ewidentnie się inspirował no, i Tarantino, i westernami, zresztą za bardzo tego nie krył. Ktoś nawet widziałem, że zauważył, że ten plakat Kosa jest podobny do nienawistnej ósemki Tarantino. Nie wiem, czy zamierzenie, czy nie, ale podejrzewam, że to możliwe. Więc jeszcze tak, w sumie ostatnio mamy też spory wysyp takich filmów biograficznych i muszę powiedzieć, że o ile można ten film w ogóle nazwać biograficznym, ale jeżeli chodzi o taki film, który traktuje o ważnej postaci historycznej, to na pewno mi się podobał bardziej niż Oppenheimer i Napoleon, więc byłem na tych trzech filmach i ten nasz jednak polski był według mnie zdecydowanie lepszy, lepiej się mi oglądało niż te dwa wcześniejsze. Tak, bo przede wszystkim wydaje mi się, że też takim może zaskoczeniem może być to, że ten film o Kościuszce no jest tak naprawdę, znaczy ten Kościuszko jest tak naprawdę tłem dla takiej opowieści troszkę innej i ten film jakby, to też może tutaj zdradzimy, tak, no nieważne, czy tam nasi słuchacze już to obejrzeli ten film, czy zamierzają, ale jeżeli się spodziewają jakby całej historii insurekcji kościuszkowskiej, no to w tym filmie tego nie zobaczą. Tak, znaczy myślę, że to jest z korzyścią dla budżetu też, no bo lepiej się jednak skupić na jednym wydarzeniu, niż żeby były na przykład jakieś takie bardzo budżetowe Racławice, bo to by
na pewno by, myślę, że by mogło wyjść źle. A też z drugiej strony też czytałem wywiad ze scenarzystą, który też powiedział, że wywiad w Gazecie Wyborczej, z tego co pamiętam, i on zwrócił uwagę, scenarzysta, że w sumie nie wie, czy Tadeusz Kościuszko życzyłby sobie film o samym sobie, jako taka osoba, która była zawsze skromna, więc no być może by sobie nie życzył. No w każdym razie tak, myślę, że masz rację, że ten film nie jest tyle o Kościuszce, co Kościuszko jest bardziej pretekstem, żeby zrobić film, który jest w jakiś sposób zainspirowany no, początkami powstania kościuszkowskiego no, i postacią Kościuszki, ale no, mówi trochę o czym innym. Tak, no i chyba nie będzie żadną tajemnicą, jeżeli tutaj wspomnimy, że no, chyba takim pierwszoplanową tutaj aspektem no, jednak jest ta relacja między szlachtą a chłopami, tak? Czyli gdzieś tam znowu nam się pojawia ta historia ludowa. Ale nie wiem, czy chciałbyś coś tutaj powiedzieć jeszcze na ten temat? Czy raczej... Znaczy zależy o czym chcesz mówić dalej, bo to co... Zresztą też o czym rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy w ogóle nagrywanie, tak. A propos tego ewidentnego porównania niewolnictwa do pańszczyzny i poddaństwa, które no, trochę jest no, tak sugerowane w tym filmie, to, no to z tym oczywiście, z takim porównaniem raczej trzeba polemizować, zwłaszcza ja jako no też amerykanista się z tym nie zgadzam. Nie wiem, czy... Tak, wiesz co, nie, bo tak się tutaj zawahałem, bo ja to generalnie, jeżeli chodzi o ludową historię, to jestem tendencyjny, więc jako znany prawicowy bibliotekarz, no po prostu wiesz, tak zastanawiam się, czy o to w ogóle się jeszcze pytać, tak, no bo przecież moje zdanie na ten temat jest jakby znane. Ale może wróćmy jednak do tego naszego tytułowego Tadeusza. No właśnie, film nazywa się Kos. I z tego, co właśnie wywnioskowałem z tego filmu, to Kos to był jakiś taki właśnie pseudonim, tak go podobno nazywali Amerykanie. I chciałbym tutaj właśnie zapytać, czy to prawda? Tak, to prawda. Znaczy, przede wszystkim z powodu jego trudnego dla wymówienia nazwiska Kościuszko. Sam Jerzy Waszyngton używał raz kilkunastu różnych wersji w pisemnie, kiedy pisał o Kościuszce. Zdaje się, pod koniec wojny nauczył się pisać poprawnie nazwisko, z tego co pamiętam, no ale to było duże wyzwanie i do zapisania, i do wymówienia, więc no tak, to akurat Kos ma genezę w historii, chociaż akurat z tego co tam akurat Kościuszko też używa innego pseudonimu, on używa, znaczy o ile Kos w ogóle uznamy za pseudonim, a nie jakiś skrót od nazwiska, a on tam też się określa jako Pan Bieda. Ten pseudonim akurat też był stosowany, ale trochę wcześniej niż przed powstaniem kościuszkowskim. On zdaje się po wojnie w obronie konstytucji, on między wojną w obronie konstytucji a powstaniem kościuszkowskim on właśnie no, tak się podpisywał. No, on też był oczywiście szpiegowany, też szpiedzy carscy go nieustannie śledzili, więc no, używał takiego pseudonimu. Później też używał pseudonimu Pan Milewski, zwłaszcza to był jego późniejszy też pseudonim właśnie w przededniu insurekcji kościuszkowskiej. No ale rozumiem, że na potrzeby filmu też Pan Bieda był też, być może, przypuszczam, że też miało stanowić element humorystyczny w tym wypadku, więc no, tu rozumiem, dlaczego scenarzysta czy reżyser akurat wybrał ten pseudonim z tych wszystkich. Bo właśnie nie wiem, czy pamiętasz, właśnie w filmie też jest taka scena, kiedy Kościuszko tam pokazuje generałowi rosyjskiemu taką swoją szczelbę i tam jest takie wyryte, z czego można tam wywnioskować, że to jest szczelba, którą dostał od Waszyngtona. I czy jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić, czy takie pamiątki mógł otrzymać, czy takie coś mogło mieć miejsce, czy to raczej jest właśnie wyobraźnia filmowców?
Z tego, co pamiętam, to... Znaczy, tam były dwa pistolety były na filmie, tak. Z tego, co pamiętam. To z tego, co ja pamiętam, to Kościuszko rzeczywiście dostał pistolet albo dwa pistolety właśnie od Waszyngtona. One, zdaje się, są nawet, nie pamiętam w jakiej kolekcji czy w jakim muzeum, ale jasne. Z tego, co wiem, taki zabytek istnieje. W ogóle z tymi pistoletami też to jest też interesujące, bo tam było nawiązanie, podejrzewam, że to nie było przypadkowe akurat, że no, twórca filmu prawdopodobnie nawiązywał do tego epizodu, gdzie tam ten Jean Lapierre przygląda się tym pistoletom i tam mówi, że mógłby mu je dać w prezencie, tam jeden z tych pistoletów. No i rzeczywiście Kościuszko w czasie amerykańskiej rewolucji dał jeden z pistoletów, akurat nie Lapierre'owi, bo Lapierre z nim nie był w Stanach, a Agrippie Hallowi. On mu dał właśnie temu swojemu ordynansowi pistolet, ale nie Waszyngtona, a który miał jeszcze z czasów swojej edukacji w szkole rycerskiej. On dostał właśnie pistolety w ramach nagrody za edukację i właśnie dał je w prezencie temu Agrippie Hallowi, więc myślę, że to było jakieś swego rodzaju takie pewnie nawiązanie. No właśnie, ale też jest taki dosyć kontrowersyjny wątek, w sensie no kontrowersyjny. On jakby dużo wzbudził emocji wśród internautów i osób, które komentowały już film, czy też fotosy z filmów, ponieważ tam u boku Kościuszki pojawia się czarnoskóra postać. I tak wszyscy tak, jak czarnoskóra postać w Rzeczpospolitej, w insurekcji kościuszkowskiej w XVIII wieku u nas. No i tam oczywiście zaczęły powstawać teorie, prawda, tam poprawności politycznej. No ale właśnie, czy to jest faktycznie postać historyczna? Kto tam w ogóle jest? Bo tutaj jest w filmie, funkcjonuje on jako adiutant Domingo, prawda? A jak było? Kto to w ogóle jest? Czy można powiedzieć, że w tym wypadku ta postać to połączenie dwóch ordynansa Agrippy Halla i żona Lapierre'a Domingo, znaczy nazywano go Domingo, który był może nie tyle ordynansem, co bardziej kamerdynerem Kościuszki w czasie insurekcji. To może zacznę od twojego pytania co do postaci czarnoskóry w Rzeczypospolitej. No bo Jean Lapierre właśnie przybył, no taka postać rzeczywiście brała udział w powstaniu kościuszkowskim, ale też mamy, co ciekawe, inną taką słynną postać, właśnie mulata, generała Władysława Jabłonowskiego, który był synem nieślubnym polskiej arystokratki i czarnoskórego lokaja. Więc no, takie postacie się w Rzeczypospolitej pojawiały. Zresztą też w całej Europie, nie tylko w Rzeczypospolitej, mamy trochę takich przypadków. Więc nie wiem, czy opowiedzieć też o tym Agrippie Hallu, czy o obu tych... No właśnie, oczywiście. Tak jak powiedziałem, jasne. Że to jest taka... No to jest połączenie dwóch postaci, bo... I żeby było ciekawiej, ani Agrippa Hall nie był niewolnikiem. To był no, wolny, czarnoskóry mieszkaniec Massachusetts. On, zdaje się, pamiętam, że mieszkał w Stockbridge. I ten Agrippa Hall w momencie wybuchu amerykańskiej rewolucji dołącza do rebeliantów i on no, początkowo jest ordynansem, czy właściwie takim służącym generała Johna Pattersona, który był w pewnym momencie komendantem West Point, w którym no, oczywiście nasz Kościuszko pracował i no, był głównym architektem tego West Point i obaj panowie się przyjaźnili, to znaczy ten, że Patterson i Kościuszko i przez właśnie w czasie tej znajomości się Kościuszko zaprzyjaźnił z Hallem i no, tenże komendant postanowił, że mu przekaże tego ordynansa. No i tak się zaczęła
przyjaźń między Halem, jak go nazywano, że też Gripim, z Kościuszką, i ona tak trwała właściwie przez całą wojnę. Oni tam jeszcze najpierw siedzieli w West Point, później pojechali walczyć na południe, więc też jest taka ciekawa anegdota w ramach tej ich przyjaźni. To pokazuje też, jak bardzo byli też zżyci ze sobą. Kiedy Kościuszko raz musiał, kiedy pracował w West Point, musiał wyjechać w interesach i zostawić właśnie tę swoją kwaterę pod opieką Hala, to Hal postanowił, że się trochę zabawi, tam sprosił swoich znajomych i zaczęli sobie tam popijać alkohol. I jeszcze Hal, zdaje się, dobrał się też do strojów Kościuszki, i on ubrał się w kontusz, który tam Kościuszko też przywiózł, zdaje się, kontusz to był. I w pewnym momencie się okazało, że Kościuszko z jakiegoś powodu wrócił, bo z jakiegoś, wrócił na kwaterę i zastał ze całą imprezę. W normalnym przypadku w tej epoce mogłoby się skończyć tak, że ten ordynans by dostał jakąś surową karę, czy to chłostę, czy coś w tym rodzaju, a Kościuszkę to bardziej rozbawiło. On i się pewno dołączył do imprezy. Dołączył się do imprezy, tak. Właśnie pokazał go tam innym amerykańskim oficerom i mówił właśnie, że to afrykański wódz przyjechał wesprzeć amerykańską rewolucję i właśnie sprawdzał, czy się nabiorą, czy nie. Więc można powiedzieć, że były takie, panowie sobie lubili pożartować i też, jak widać, popić. Też nawet taki przykład, że kiedy Kościuszko był w czasie kampanii południowej i też się dopominał dla buty, dla swojego ordynansa, więc to też było, widać, że o niego dbał. Też się wskazuje właśnie, że ta przyjaźń z Halem wpłynęła na też takie mocne abolicjonistyczne poglądy Kościuszki, ponieważ mocno się z nim przyjaźnił i to też wpływało na jego późniejsze postępowanie. Z kolei Jean Lapierre to jest taka postać bardziej tajemnicza. O nim można powiedzieć, że dość niewiele wiemy. Wiemy, że pojawia się w czasie powstania kościuszkowskiego. Nie wiemy za bardzo, skąd on przybywa. Sugeruje, że nazywano go Domingo, że może mieć coś wspólnego właśnie z tą wyspą, ze San Domingo. Ale poza tym trudno to ocenić. Wiemy, że to był człowiek, jak relacje mówią, że był osobą, po pierwsze, obytą w świecie, mówiącą w kilku językach, wykształconą, też elegancką, że to był taki, może być, bardzo wytworny gentleman. On też zresztą później po powstaniu pracował u Radziwiłłów jako ktoś tak w rodzaju księgowego, czyli on też, można powiedzieć, pełni na terenie zaboru rosyjskiego, czy Królestwa Polskiego, takie funkcje urzędnicze, czyli, więc to jest jedno. Tam sam Jean Lapierre spełnił taką dość ważną rolę, zwłaszcza pod koniec insurekcji, kiedy Kościuszko się już dostał do niewoli i Lapierre przede wszystkim przyjechał z jego dobytkiem, a po drugie przyjechał z propozycją wymiany Kościuszki na jeńców rosyjskich. Rosjanie się oczywiście na to nie zgodzili, więc Kościuszko pozostał w niewoli, ale Lapierre z nim również pozostał w tej niewoli i razem podążyli do twierdzy Pietropawłowskiej i później właśnie razem siedzieli w więzieniu. Ten Lapierre, z tego co pamiętam, też pomagał w przekazywaniu informacji między więzionym Niemcewiczem a Kościuszką, czyli też w taki sposób pomagał. I on też po tym, jak już car Paweł go uwolnił, całą tę ich kompanię, to kiedy Kościuszko i Niemcewicz popłynęli do Stanów Zjednoczonych, to Lapierre, co ciekawe, został na ziemiach polskich. I tak jak powiedziałem, ułożył sobie życie tutaj, później pracował dla Radziwiłłów. Więc to są takie,
dwie postacie, które zrobiono, połączono w jedną. No i jeżeli chodzi o samo porównanie, no oczywiście Lapierra w filmie Kos trochę przedstawiono inaczej, znaczy on jest, można powiedzieć, ma więcej wspólnego z takim Django czy jakimś innym, czy kowbojem, czy jakąś taką postacią akcji niż takim wytwornym kamerdynerem. Chociaż myślę, że to jest dość ciekawy zabieg. No oczywiście rozumiem, zresztą sam film nie ukrywa, że nie trzyma się jakoś bardzo historii, że to jest może bardziej taka chyba trochę zabawa historią niż jak ścisłe odwzorowanie wydarzeń, więc w tym wypadku jakoś bardzo bym się nie czepiał. No zwłaszcza, że tak jak już ustaliliśmy, że to nie, że postać była oparta przynajmniej na dwóch innych postaciach historycznych. Tak, czyli to nie jest żadna poprawność polityczna teraz, tak, co się często zarzuca, no tylko takie są fakty i z faktami się nie dyskutuje po prostu. Tak, zresztą według mnie ta postać, taka była moja naprawdę jedna z bardziej, nie wiem czy moja ulubiona postać z całego filmu, ale bardzo mi się podobała gra aktora właśnie tego Jasona Mitchella, z tego co pamiętam on się nazywa, tak. Więc miał ten aktor, widać, że ma taką charyzmę i ta postać też budziła takie sympatyczne emocje, więc myślę, że w porządku i że myślę, że też jest tak. Ciekawe, znaczy popraw mnie, jeżeli się mylę, że jeżeli chodzi o takie polskie filmy kostiumowe, że ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest pierwsza taka postać, znaczy która ma główną rolę albo jedną z bardziej głównych ról w filmach polskich historycznych. Znaczy, oczywiście mogę się mylić, jeżeli tak, to przepraszam, ale no przynajmniej ja innych nie kojarzę. Znaczy, wiesz co, ja też nie kojarzę, ale może ktoś ze słuchaczy kojarzy, to chętnie poprosimy o komentarz, to z chęcią się z tym zapoznamy. Ale właśnie, jeszcze wracając do Kościuszki, do tego epizodu amerykańskiego. Jak to się w ogóle stało, że Kościuszko znalazł się w Ameryce? To znaczy, czy to był pierwszy Polak, który odniósł w Ameryce, no ten, znaczy spełnił się ten jego słynny amerykański sen, o, tak bym to nazwał, czy tak to możemy w ogóle nazwać, ale jak w ogóle się Kościuszko znalazł w Ameryce, co tam, jak to się stało? Znaczy tak naprawdę powody były dwa, to może zacznę od tego zawodowego, bo on się tak zaczął trochę wcześniej. No oczywiście Kościuszko z racji tego, że był młodszym synem i no, majątek oczywiście przypadał starszemu, musiał sobie znaleźć inną karierę, więc padło na wojsko. On przez to, że dostał no, patronat, mógł się uczyć w szkole rycerskiej, tam odnosił sukcesy w nauce, no i też dzięki temu mógł pojechać no, na takie stypendium do Francji tam. No, bardziej brał takie korepetycje niż się uczył na jakiejś uczelni wojskowej, no, ale brał korepetycje u wojskowych. No i wraca do Rzeczypospolitej i ma problem zawodowy, ponieważ nie może dostać żadnego no, etatu tak naprawdę. Mimo że ma bardzo dobre wykształcenie w ogóle jak na nowoczesną Europę, takie wojskowe, to no z różnych powodów, no przede wszystkim też dlatego, że nie ma pieniędzy, jako no nadal no biedny szlachcic, więc główny czynnik taki to jest majątkowy, więc nie może dostać tego właśnie upragnionego, tej upragnionej fuchy w wojsku. A drugi to jest prywatny ten powód, czyli no właśnie zawód miłosny, ponieważ Kościuszko był szalenie zakochany w córce magnata, w Ludwice Sosnowskiej, no, która była przeznaczona innemu niestety, była przeznaczona Lubomirskiemu i Kościuszko się strasznie z tym nie mógł pogodzić. No zresztą ta miłość była z wzajemnością, ponieważ no, Sosnowska też go darzyła szczerym uczuciem. No i Kościuszko postanowił ją porwać. To się no, nie udało. Kościuszko został schwytany w czasie tej próby porwania, jeszcze pobity przez sługi Sosnowskiego, zresztą hetmana Sosnowskiego.
i no, groziły na nim poważne zarzuty, no, próby porwania córki magnata, więc musiał z tego powodu też, na wszelki wypadek lepiej było, żeby zniknął na jakiś czas z Rzeczpospolitej, więc tak naprawdę no, po pierwsze nie miał co ze sobą zrobić, a po drugie lepiej było dla niego, żeby jednak szukał pracy poza Rzeczypospolitą. No i akurat wcześniej takim kierunkiem, gdzie rzeczywiście oficer bez pracy mógł dostać jakieś zajęcie, no to była Ameryka, ponieważ do Ameryki cała masa oficerów wtedy ciągnęła, no oczywiście głównie francuskich. No i Kościuszko się wybiera właśnie do Ameryki. Zresztą ta podróż jest bardzo ciężka, ponieważ ten statek, którym on płynął, wpadł w sztorm, też się rozbił i Kościuszko tak naprawdę musiał no, na takiej tratwie już dopłynąć do brzegu. I Kościuszko... No, pytałeś o ten amerykański sen. No w sumie można tak znaczy trudno to ocenić w kontekście tego, że no na przykład tę późniejszą wypłatę żołdu później tak długo z nią zwlekano, ale to już możemy o tym później powiedzieć. No ale na pewno jeżeli chodzi o taką postać, która została zapamiętana w Ameryce, to on jest top 1. No top 2 to jest z Polaków biorących udział w amerykańskiej rewolucji, no to oczywiście Pułaski, chociaż Pułaski akurat, co ciekawe, dostał wcześniej awans, znaczy, no, dostał wcześniej awans na generała niż Kościuszko. Kościuszko właśnie bardzo długo zabiegał o ten awans i dostał go bardzo późno, więc no, można powiedzieć, że Pułaski odniósł wcześniej tenże no szybciej awansował niż Kościuszko, chociaż no tak obiektywnie rzecz ujmując no i raczej według mnie to zasługi Kościuszki dla amerykańskiej rewolucji były znacznie większe niż Pułaskiego. Z całym szacunkiem dla Pułaskiego, który również był ważny, ale no Kościuszko był, jego zasługi były ogromne w tym wypadku. No i on dociera do Ameryki, kontaktuje się z Benjaminem Franklinem, on zdaje taki, można powiedzieć, taki bardzo prowizoryczny test ze swojej wiedzy i no, zostaje zaraz zatrudniony do armii. No i tak naprawdę przez większość wojny ma stopień pułkownika. Tak, ale właśnie jak wspomniałeś o tej historii miłosnej, to tak mi się skojarzyło, że w sumie ta postać w filmie grana przez Agnieszkę Grochowską, tak troszkę wydaje mi się, że tam jest taki wątek, który chyba właśnie na tym bazował, właśnie na takiej zawiedzionej miłości, tak, która się nie mogła gdzieś tam dopełnić i dopiero po latach się spotykają, więc no, ciekawe. Tak, to myślę, że tak, znaczy no oczywiście Kościuszko miał więcej później, znaczy no on był kochliwy, więc to nie była ostatnia kobieta, z którą próbował jakoś związać życie, ale ta zażyłość właśnie z tą Sosnowską trwała no tak naprawdę całe życie, bo oni jeszcze i w czasie jego późniejszego powrotu i jeszcze w ogóle po powstaniu kościuszkowskim to oni bardzo no, utrzymywali kontakt bardzo długo, więc myślę, że to mogło być nawiązanie, myślę, że no, na pewno to jest w jakiś sposób się odniesienie do tego właśnie życia Kościuszki w tym wypadku. Tak, bo tutaj też dotarłem do takich informacji, że w ogóle Amerykanie tak właśnie w pierwszym wrażeniu to myśleli, że on jest Francuzem, tak? Bo on podobno po angielsku nie mówił na początku, jak tam przybył, tylko po francusku i oni myśleli, że to jest w ogóle Francuz. Tak, znaczy Kościuszko w ogóle no, powoli się uczył tego angielskiego, ale no, po francusku oczywiście jak duża część wykształconej Europy to, znaczy no jak wszyscy, którzy uważali się za wykształconych w Europie, to mówił po francusku, ale no też właśnie to też wynikało z tego, co właśnie wspominałem, że było bardzo dużo oficerów francuskich, takich ochotników, którzy, no oczywiście później też Francja przystąpiła do wojny przeciwko Brytyjczykom, ale na początku było dużo takich właśnie awanturników, takich oficerów, którzy postanowili, że spróbują zrobić karierę, albo też takich idealistów właśnie francuskich, którzy no masowo się tam zjawiali, masowo, no dużo ich było, na przykład no zresztą Lafayette najbardziej znany, chociaż nie on jedyny.
no na przykład też taki Louis de Tissart, który też później był no jednym z takich ojców amerykańskiej artylerii, to on też się pojawia jako taki francuski ochotnik, więc ale no później już oczywiście wszyscy kojarzyli mniej lub bardziej, że Kościuszko jest Polakiem, też bardzo mu kibicowano, kiedy właśnie no wybuchła insurekcja kościuszkowska, czy też na przykład jak kiedy wybucha, przynajmniej nie wybucha, kiedy zostaje uchwalona Konstytucja 3 maja, to też Amerykanie na przykład uważali, że to jest właśnie też w jakiś sposób zasługa Kościuszki. Oczywiście trochę no, w tym wypadku akurat była przesada, no ale właśnie wiązano Konstytucję 3 maja z nazwiskiem Kościuszki w Ameryce, no i no, bardzo żywo się interesowano tym, co się z nim działo właśnie w tym późniejszym okresie. Okej, okay, to jeszcze jakbyśmy tak mogli powiedzieć kilka słów na temat właśnie tych powiedzmy zasług, czy tym, czym się właśnie zajmował Kościuszko w Ameryce tak naprawdę. Kim on tam w ogóle jest? Kościuszko jest, no, przede wszystkim jest inżynierem tak naprawdę. On początkowo zostaje zatrudniony, jakby to w skrócie powiedzieć, no służy na północy i jednym z takich jego pierwszych, poważniejszych zadań jest praca przy fortyfikacjach fortu Ticonderoga. On też słusznie zauważa na początku słabe punkty tego fortu, które wskazywał, został zignorowany i no między innymi z tego powodu ten fort upadł. Więc później jeden... Później właśnie dostrzeżono właśnie to, że Kościuszko wskazywał te słabe strony i zaczęto zwracać uwagę, że to rzeczywiście jest osoba kompetentna i której uwagi są cenne. Oczywiście on przez całą, że nie przestał, przez długi czas też się zmagał z niechęcią ze strony swego przełożonego, generała Di Porteja od inżynierów, ale no on przede wszystkim, jeżeli takie dwie jego zasługi są główne, w tym pierwszym etapie wojny o niepodległość to jest przede wszystkim pierwsza rzecz to jest Saratoga, czyli zbudowanie umocnień, które przyczyniły się do zwycięstwa amerykańskiego, do pokonania armii Burgoyna i zwycięstwa. To było jedno z takich pierwszych, większych zwycięstw amerykańskich, które się przyczyniło do tego, że Francuzi zdecydowali się wypowiedzieć wojnę Amerykanom. Przepraszam, że Francuzi zdecydowali się wypowiedzieć wojnę Brytyjczykom oczywiście. To była pierwsza rzecz, czyli właśnie udział w zwycięstwie pod Saratogą, a druga rzecz to jest fortyfikowanie West Point. West Point, które no później stało się Akademią Wojskową, West Point miało być takim systemem fortyfikacji, który miał chronić rzekę Hudson. Ta rzeka była z tego powodu istotna, że w przypadku, gdyby Brytyjczycy ją przejęli, to poskutkowałoby tym, że podzieliliby rebeliantów na no, część północną i południową, tak naprawdę przecięliby rebelię na dwie strony i tym samym łatwiej byłoby ją unicestwić. No i fortyfikując właśnie ten West Point, on to trwało bardzo długo i oczywiście to był bardzo mozolny proces. Sam Kościuszko też no, jednak palił się do walki, on trochę, mimo że robił bardzo ważną robotę, to ciągnęło go za tym, żeby walczyć w polu. Ostatecznie uda mu się to dopiero, kiedy zostanie oddelegowany na południe. I jeżeli chodzi o te jego zasługi na południu, no on tam nadal jest inżynierem. Tym razem u generała Nathaniela Greena. Tenże generał przede wszystkim prowadził taką wojnę, jakby to powiedzieć, w stylu Fabiusa, tak zwaną fabiańską taktykę prowadził, czyli która składała się z ciągłych odwrotów przed armią brytyjską, która była silniejsza i on starał się ją zamęczyć logistycznie, po prostu wytracić jej całą siłę na takich męczących manewrach i ganianiu się po no,
trudnych do walki terenach południowej części Ameryki Północnej. No i Kościuszko przede wszystkim wyznaczał trasy przemarszu, budował łodzie, pełnił bardzo ważną rolę. Też inna taka jego funkcja, w której zresztą poniósł rany, jedyną zresztą ranę w czasie tego konfliktu, to było oblężenie Fortu 96, które zresztą było nieudane. To była taka, można powiedzieć, jedyna porażka Kościuszki w tej wojnie. I podczas tego oblężenia, podczas wypadu sił garnizonu, on został ranny i to w takie mało chwalebne miejsce, bo w tyłek niestety został ranny bagnetem w czasie potyczki. Oczywiście rana nie była jakaś bardzo poważna, szybko wrócił do służby. No w każdym razie taki, rana mało chwalebna, ale... No zdarzyło się, no ale głównie tak naprawdę na południu też pełnił rolę inżyniera, no tam też pod sam koniec wojny trochę brał udział w takich walkach potyczkowych, ale jednak jego główna zasługa, no to takie trzy główne zasługi, no to jest właśnie ta Saratoga, West Point i ta służba w armii generała Greena, gdzie on kieruje przemarszami i no po prostu dzięki tym przemarszom ta armia brytyjska jest zamęczana. Po pierwsze tam jest, na południu panował strasznie ciężki klimat do prowadzenia wojny z powodu chorób, z powodu logistyki, która była koszmarem i w wyniku tego Brytyjczycy nie mogli rozbić tej armii amerykańskiej, więc te trzy takie zasługi to były kluczowe i były doceniane przez współczesnych. Chociaż akurat stopień generalski dostał bardzo późno, właściwie już pod sam koniec wojny. Tak, jeszcze chciałbym ciebie zapytać w ogóle o taki aspekt, ja to sobie nazwałem sławą Kościuszki, ale właśnie ta skala jego popularności w Ameryce czy później w Rzeczpospolitej, właśnie czy te zasługi Kościuszki w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czy one właśnie docierały do Rzeczpospolitej, że mamy tutaj takiego fajnego jegomościa, którego można było tutaj zaangażować w naprawę Rzeczpospolitą albo kogoś, który mógłby właśnie przeprowadzić jakąś rewolucję? Znaczy bardziej ta sława pojawiła się dopiero bliżej jego powrotu, kiedy on wrócił, ale żeby było ciekawiej, on mimo tej właśnie, że wraca jako ten generał amerykański w tej glorii i sławie, się mogło wyobrażać, nie dostaje żadnej propozycji właśnie służby w armii. Też trochę dlatego, że Kościuszko, można powiedzieć, że trochę uważał go, i to jeszcze w czasach przed rewolucją francuską, za radykała. On trochę się, można powiedzieć, obawiał się zatrudniać taką postać, której się trochę być może obawiał. Ostatecznie, kiedy ta armia zostaje siłą rzeczy w wyniku reform Sejmu Czteroletniego rozbudowywana, to on dostaje awans też trochę za pośrednictwem właśnie tej swojej dawnej miłości, czyli właśnie Ludwiki, dawnej Sosnowskiej, teraz już Lubomirskiej, która też się za nim wystawia. Więc to dopiero wtedy dostaje ten, że zostaje tym właśnie generałem, zostaje tak naprawdę, można powiedzieć, zastępcą Poniatowskiego, można powiedzieć, w czasie wojny, w obronie konstytucji. No i dopiero wtedy ta jego sława, tak można powiedzieć, nabiera takiego większego rozpędu ze względu na jego zwycięstwo w bitwie właściwie taki remis raczej z przewagą nad rosyjskie zwycięstwo w bitwie pod Dubienką. Niektórzy to nazywają zwycięstwem, dlatego że nie zostaliśmy rozbici, ale można powiedzieć, że ten główny cel, który planowali Rosjanie, czyli przekroczenie Bugów, się udał, ale z tego powodu, że Kościuszko stawił skuteczny opór i właśnie, że
ta armia się dzielnie broniła, też wykrwawiła Rosjan i się wycofała w zorganizowanym porządku, to on nabiera takiej właśnie sławy, takiego właśnie wodza, który po pierwsze jest skuteczny w boju, a po drugie też bezkompromisowego, ponieważ Kościuszko sprzeciwiał się, no można powiedzieć, kapitulacji i później przystąpieniu króla do obozu Targowiczan. I Kościuszko właśnie przez tę swoją niezgodę też zostaje wytypowany przez środowiska, które późniejsze, które będą szykować powstanie, za taką osobę idealną do przeprowadzenia powstania, bo po pierwsze jest uważany za, można powiedzieć, jak na ówczesne warunki, takiego radykalnego demokratę, a po drugie za dobrego wodza, za dobrego żołnierza, i z tego powodu właśnie zostaje wytypowany. Tak, oczywiście później ta sława Kościuszki z powodu insurekcji i też właśnie to się jeszcze znowu łączy z tą i z amerykańską rewolucją i później z jego sławą też podczas rewolucji francuskiej, gdzie zostaje honorowym obywatelem, to wszystko składa się na to, że on zwłaszcza pod koniec swojego życia staje się taką osobą bardzo sławną. No i też nie bez powodu później na przykład Napoleon zabiegał o jego poparcie, zresztą bezskutecznie. A czy moglibyśmy nazwać, że był takim później, że był takim celebrytą? No myślę, że na swój sposób być może tak, chociaż on też się starał odseparować od takiego, można powiedzieć, celebryctwa, ponieważ on też w późniejszym czasie raczej prowadził takie dość skromne życie po upadku insurekcji kościuszkowskiej. O też ciekawe jest to, że kiedy on wraca do Ameryki, to on też trochę było takie tournée celebryty, ponieważ on odwiedził wiele sławnych postaci z elit amerykańskich, ale on był trochę tym przytłoczony, zresztą też go przytłaczała walka polityczna pomiędzy właśnie federalistami i republikanami, która też miała swoje odzwierciedlenie w sympatiach tych dwóch frakcji, jeżeli chodzi o Europę, więc on w pewnym momencie już stronił od rozgłosu. No słuchaj właśnie, Michale, no w sumie z tego podcastu to wynika, że w sumie na temat Kościuszki to jeszcze można byłoby zrobić tak z 15 filmów i właściwie no to jest taka trochę studia bez dna, bo to rzeczywiście bardzo ciekawa postać, w ciekawych czasach żyła. I być może faktycznie pojawią się kolejne jakieś produkcje związane z Kościuszką, bo jednak też mam takie wrażenie, że w takiej historii publicznej to no wydaje mi się, że to jest taki trochę posąg, jak ten u nas w Krakowie, ten kopiec Kościuszki, prawda? Że tak trochę to jest postać właśnie z Sokołów, ale postać żywa, bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że to właśnie pokazałeś, Michale, w tym podcaście. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wszystko już tak naprawdę. Jeżeli chodzi o postać Kościuszki, to myślę, że może ten film właśnie sprawi, że znowu wróci do takiej debaty, gdzie nie będzie nam tylko znany z nazw ulic, czy też nazw, nie wiem, akurat jeżeli chodzi o Kościuszkę, no to mamy tu Akademię Lądową, Akademię Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki, czy takich właśnie związanych z wojskiem, ale no ogólnie po prostu jako taki przykład takiego idealnego, wzorowego obywatela. Tak, moim gościem był Michał Rastaszański, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigillumauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.